i chcemy prosić go o wszelkie potrzebne łaski, które możemy otrzymać dzięki uczestniczeniu w jego wydarzeniu. Teraz mówię o modlitwę błogosławieństwa Pana i naszego ich poświęcenia. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki w swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Teraz pochodzie, który możemy duchowo odbyć, naśladując te rzesze, które szły uroczyście za Chrystusem, idźmy w pokoju i śpiewajmy. Uwielbiajmy.
posiliłeś Najświętszym Sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju, Chrystus. Bogu i Bogu.